Piłkarze ręczni MKS-u Grudziądz zremisowali z AZS-u WM Olsztyn 27-27. Tym samym Grudziądzanie wzbogacili się o cenne punkty w tabeli drugiej ligi grupy drugiej. Faworytem sobotniego pojedynku byli goście, ale nasi zawodnicy zapowiadali już przed meczem walkę o każdy metr boiska. Tak też było w rzeczywistości. Grudziądzanie rozpoczęli w defensywie 5-1 z wysuniętym obrońcą, którym był Mateusz Nalaskowski, a podopieczni Karola Adamowicza mieli sporo problemów ze sforsowaniem miejscowej obrony. MKS skutecznie neutralizował także poczynania najlepszego zawodnika gości, Radosława Dzieniszewskiego, zdobywcy 10 bramek. Gra była wyrównana z lekką przewagą gospodarzy. Do szatni podopieczni Sylwestra Ziłkowskiego schodzili z dwubramkową zaliczką i wcale nie było widać różnicy obu zespołów, jaka istniała w tabeli. Drugą połowę lepiej rozpoczęli goście, którzy szybko odrobili straty, a nawet wyszli na jedno bramkowe prowadzenie. Na szczęście zawodnicy MKS-u nie załamali się w takim obrotem sprawy. Nadal toczyli wyrównaną walkę z wyżej notowanym rywalem. W ataku prym wiedli Mateusz Orłowski, dobrze kilka razy do kontry pobiegł Paweł Kruszewski. Jak się okazało, grał ze złamanym palcem. A skuteczną zmianę na środku rozegrania dał Michał Kozłowski. Nieźle funkcjonowała grudziądzka obrona, w której już tradycyjnie brylował Tomasz Krakowski. Miejscowi próbowali różnych ustawień, czasami wyłączając nawet dwóch zawodników gości. W bramce skutecznymi interwencjami podpisywali się Sylwester Szewczyk i Maciej Ziółkowski. Mimo to olsztynianie głównie za sprawą Dzieniszewskiego i Mirosława Ośki kontrolowali przebieg pojedynku, osiągając na 10 minut przed końcem nawet 3-bramkowe prowadzenie. MKS walczył jednak dzielnie w obronie, wygrywając ważne piłki w przyjezdnym. W końcówce to Grudziądzanie mieli nawet szansę na odniesienie zwycięstwa, ale w ostatniej akcji meczu rzutem z drugiej linii pomylił się Orłowski i spotkanie zakończyło się remisem. Jestem zadowolony z postawy zawodników, oceniał Sylwester Ziłkowski, trener MKS-u. Wywalczyliśmy ten cenny remis z liderem rozgrywek. Moi podopieczni zagrali z dużym zaangażowaniem, mamy się z czego cieszyć. Słowa uznania padały także z drugiej strony. To MKS miał piłkę meczową, a zawody naprawdę mogły się podobać, podsumowuje Sebastian Witczak, kierownik AZS UMW Olsztyn. Cieszymy się z remisu, to było jednak bardzo trudne spotkanie. Olsztynianie nadal utrzymują fotel lidera rozgrywek drugiej ligi, ale nad Bydgoszczą mają już tylko punkt przewagi. Zapraszamy na relacje ze spotkania.
się zjeba. Amen. Thank you.
będę chciał, żeby było.